Witam serdecznie. Dzisiaj w naszej sieci sprzedażowej Papis kolejna polska salonówka, tym razem Mazda CX-5 z 2016 roku w wersji Scapation. Silnik super, myślę, że najlepszy, 2,5 litra benzyna, 192 konie mechaniczne, także auto, jak tutaj widać na załączonym obrazku, regularnie serwisowane, ostatnie karteczki pod maską też świadczą o tym, że auto na bieżąco miało wymieniony olej wraz ze wszystkimi filtrami, czyli cały czas było serwisowane. Do tego, na podstawie tego, co mówię, mamy tutaj wydruki z Mazdy dotyczące serwisów na bieżąco, także auto cały czas było serwisowane. Wszystko będzie do wglądu na naszej stronie papis.pl. No i dalej idąc tym tropem, auto ma, chodzi mi o serwisowanie, chodzi mi właśnie o pochodzenie samochodu i nieskazitelną, że tak powiem, historię jeszcze raz serwisową. To samochód ma fajny kolor właśnie tutaj na wyciągu z serwisu Mazdy. Mamy to napisane, to jest Crystal White Pearl, czyli biała perła. Auto w bardzo ładnym odcieniu i myślę, że zaspokoi potrzeby nawet największych maruderów, jeżeli chodzi o SUV-y miejskie, ponieważ ten egzemplarz z 2,5-litrową benzyną ma w sobie wystarczająco dużo mocy, do tego niewiele pali, jak na ten silnik oczywiście. Do tego automatyczna skrzynia biegów, dwustopniowa, przepraszam, dwukolorowa felga, ładna aluminiowa wersja Scapation. Do tego tutaj mamy ładne dodane japońskie napisy, to oznacza Mazda. I teraz przejdźmy dalej. Dalej mamy tutaj opisane CX-5 AWD, czyli mamy egzemplarz z napędem na 4 koła, Sky Active Technology, czyli technologia silnika. Do tego czujniki parkowania również z tyłu, z przodu już o nich mówiliśmy. Mamy tutaj kamerę cofania, no i bagażnik całkiem pokaźny. Koło zapasowe, lewarek, narzędzia, wszystko, co potrzeba, żeby poradzić sobie z ewentualną paną na drodze. Szyby przyciemniane i wchodzimy do środka, a w środku mamy piękne perforowane skóry. Auto naprawdę w bardzo ładnym stanie technicznym i wizualnym. Ładne z tyłu nadmuchy. No i teraz wchodzimy do środka, a w środku już mamy całą odsłonę pełnej gamy wyposażenia tego bardzo bogato wyposażonego modelu. Tutaj mamy właśnie pełnie elektrycznie regulowane fotele. No i wchodzimy do środka. A w środku oczywiście obsługa jest keyless, czyli bezkluczykowa, kluczyk w kieszeni wystarczy. Fotel kierowcy z pamięcią, też elektrycznie regulowany. Odpalamy i przy odpaleniu myślę, że będzie wiele ciekawych rzeczy, które zaprezentujemy. Także zaczynamy od zgody na wszystkiego rodzaju ostrzeżenia wynikające z aktywności jazdy i z jej uważności. Na dzień dobry mamy tutaj komunikację, nawigację, wszystkiego rodzaju ustawienia. Nawigacja wygląda w taki sposób, tak jest skonfigurowana. Do tego mamy komunikacja, czyli trzeba się połączyć jednak z telefonem komórkowym. I wszystkiego rodzaju aplikacje monitorujące. I wchodzimy teraz w same ustawienia. I w ustawieniach mamy tutaj wszystkie funkcje związane z ustawieniami trybów, z ustawieniami wyświetlacza. Związane to jest również z nawigacją. I tutaj z wszystkimi funkcjami, bo ekran oczywiście mamy też dotykowy, także możemy tutaj przejść sobie bezpiecznie przez te wszystkie funkcje, nie tylko za pomocą joysticka, ale za pomocą tutaj ekranu dotykowego. No i właśnie mamy czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, wszystkiego rodzaju oświetlenia. To wszystko możemy sobie na własne potrzeby przeregulować, poustawiać. Przejdźmy niżej. Poniżej mamy dwustrefową klimatyzację. Jak to w japońskich samochodach, fajna, czytelna, wygodna w obsłudze. Do tego grzane fotele kierowcy, pasażera. Przejdźmy poniżej.
automatyczna skrzynia biegów. No i tutaj mamy też ciekawą rzecz. Mamy tutaj mało może zauważalne, w sensie nie tak graficznie rozpoznawalne, ale tryby jazdy. Możemy wejść w tryb sportowy lub z niego wyjść. Także tryb sportowy, a jeżeli go nie ma, to wchodzimy w tryb komfortowy. Jeżeli chodzi o tą część auta, to chyba tutaj omówiliśmy sobie wszystko, a kilka ciekawostek jeszcze po tej stronie samochodu, czyli zupełnie od strony kierowcy. Ta multifunkcyjna kierownica daje sporo możliwości, ponieważ mamy tutaj aktywny tempomat z różnicą do poprzedzającego nas pojazdu i z limiterem prędkości. Także tutaj te funkcje, o właśnie, zapala się i gasi. Powiem tak kolokwialnie, do tego mamy asystent martwego pola i line assist, czyli asystent zmiany pasa ruchu. I tutaj te wszystkie asysty włączamy i wyłączamy za pomocą bocznych ekranów. Teraz tak, przejdźmy jeszcze tutaj do samych informacji. My w info mamy właśnie wszystkie dane dotyczące konsumpcji paliwa, zasięgu i wszystkich rzeczy, które już mówiłem wcześniej. Także auto jest naprawdę bardzo fajnie wyposażone, bogato przede wszystkim, skórzana kierownica, te skórzane fotele, podgrzewane, auto w pełni serwisowane. Zachęcam do jazd testowych, zachęcam do jazd próbnych, zachęcam do odwiedzin na naszych placach sprzedażowych oczywiście. Tutaj jeszcze mamy co prawda jasną podsufitówkę, ale element, który mi się tak rzuca w oczy i nadaje dużej gamy elegancji wnętrza, to piękne satynowe wykończenie do tej czarnej skóry, bo tutaj wszystko mamy naprawdę uzyskane z materiałów najwyższej jakości. Także cóż, zapraszam do, jak zawsze, subskrypcji naszego kanału na YouTubie w celu zapoznawania się z kolejnymi polskimi salonówkami sprzedawanymi w naszej sieci sprzedaży Papis. No i oczywiście naszą stronę papis.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje dotyczące właśnie też i tego samochodu, wyposażenia, serwisów. Także do następnego. Cześć!